da się driftować na G920 czy tam G29 w Assetto na kompie? No chyba się da. Eneba jak zwykle zaskakuje. Co powiedzie na Hogwarts Legacy albo Forspoken? Wystarczy, że wejdziecie w link, który macie standardowo podany w opisie, otworzy wam się strona eneba.com, na której będziecie mieli do wyboru bardzo dużo możliwości, duża ilość gier. No dobra, ale załóżmy, że jesteście dalej przekonani tylko do gier wyścigowych, no to na przykład Assetto Corsa Ultimate Edition jest za pół darmo na tej stronie. Zapraszam, link podany w opisie. Jest to wykonalne, jak widać. Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Oskar i dzisiaj podriftujemy sobie troszeczkę na G920. Mówiłem, że któregoś razu wezmę tę kierownicę i wam pokażę, że się da. No i dzisiaj jest ten dzień, bo dzisiaj pokazuję wam, że da się driftować w Assetto Corsie. Od razu mówię, że na tym samym biurku, na którym mam kierownicę, jest też mikrofon, więc dzisiaj troszeczkę przybicia będzie na mikrofonie, niestety. Niemniej jednak, gramy sobie w Assetto Corsę Nissanem 350Z, oczywiście do driftu. Jest to z paczki ADC 420, więc ma on chyba 420 koni właśnie. I nie mam oczywiście żadnego ręcznego, ani nic, tylko korzystam z guzików dostępnych na kierownicy. Kierownica ma 2 Nm momentu obrotowego, więc będę musiał jej troszeczkę pomagać, ale jest to jak najbardziej możliwe. Pomyliłem guzik ręcznego z tym z konsoli, więc mnie wyrzuciło. No i oczywiście mam też skrzynię biegów, bo bez skrzyni biegów co to byłaby za gra? A oczywiście Logitechem da się driftować, bo bardzo sporej ilości osób już poprzewracało się troszeczkę w dupach i no bez takiego kamusa, co po niektórzy, to już nie chcą się ruszać. Dlatego przybywam dzisiaj tutaj z wyjaśnieniem i z udowodnieniem, że na Logitechu można naprawdę fajnie latać bokiem z odrobiną umiejętności, które niestety, ale musicie posiadać. O Jezu, myślałem, że ten zakręt będzie bardziej łagodny. I spróbujemy sobie zrobić, słuchajcie, troszeczkę większy łuk, większą trasę tym Nissanem. No później oczywiście przejdziemy na DCGP i wam pokażę, że autami DCGP też da się jeździć oczywiście. Oj, nie wrzucił się bieg, uwaga. Dobra, zostajemy na trójce. Oczywiście przekładki są najtrudniejsze, no bo czasami trzeba szybko działać. O, tak jak teraz. Ale wyszła dwójeczka. Redukcja. Bardzo płynnie, słuchajcie. I tu w lewo sobie pojedziemy, uwaga. Tu też w lewo i tu w prawo sobie skręcimy. Troszeczkę się ręcznym wspomogłem. Tu w prawo. O, dobra. Szeroko i tu w lewo. Widzicie, auto słucha się mnie w 100%. Wystarczy troszeczkę delikatności, pracy gazem, bo praca gazem jest tutaj bardzo ważna. Bo w momencie, gdy teraz w prawo, dodamy sobie no za dużo tego gazu, to będziemy musieli szybciej się przełożyć. No a niestety, jak szybciej będziemy się chcieli przełożyć, to na tej kierownicy nie będzie to możliwe raczej. Puśćmy te sprzęgło całkiem, sprzęgła, nogi na sprzęgle się nie trzyma. Tu pojedźmy sobie teraz tak. Dobra, zawróciliśmy i jeszcze raz na rondo. Tu zaraz trójeczkę zapniemy sobie. O, proszę bardzo. Auto ma dużo mocy, więc bez problemu się podniesie. Tu na hamulcu. Proszę bardzo. I moje manipulatory nożne są wsparte oczywiście goglami VR, bo inaczej by sobie odjechały.
a tak to są podparte do ściany, dzięki temu nie odjadą mi i możemy sobie w spokoju driftować. I mam tutaj na hamulcu chyba jakiegoś loadcela zamontowanego, bo nie przypominam sobie, żeby hamulec od Logitecha chodził tak ciężko, a jednak chodzi. Dobra. Cyk. Więc słuchajcie kochani, widzicie, że jest to jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko chcieć, a spokojnie da radę się nauczyć i tandemy nawet latać na Logitechu. Oczywiście zębatki przeskakują tu jak szalone. I bardzo łatwo tutaj o rekalibrację takiej kierownicy. Bardziej o rozkalibrowanie jej, o wiecie, że ona traci środek przez ten enkoder optyczny, który jest zwykłym plastikowym kółeczkiem, które się łamie. Ale jak widać, teraz nic się z nią nie dzieje. Czyli można, no nie można tylko przekraczać jej powiedzmy prędkości obrotowej, bo wtedy może być lipa. Ale słuchajcie, dla chcącego nic trudnego, w Assetto Corsie na PC da się zrobić naprawdę ręcznie dużo rzeczy. Pięknie. No jak nóż w masełko wchodzimy w te zakręty. No ale o to mówię, ma 420 koni, nie prowadzi się jakoś mega trudno. To co, może teraz dla odmiany. O, ale tu mi zębatki przeskakiwały, to czułem, nie wiem czy wy to słyszeliście, ale ja to czułem. To może teraz zjedźmy na chwilę z toru Jastrząb. Także wyjeżdżamy stąd, proszę o przepustkę, panie kierowniku. Jadymy gdzie indziej. No i cyk mych much. Słuchajcie, wjechaliśmy sobie na Bikiernieki w Rydze. Także to jest Litwa, Łotwa, coś takiego, chyba w Łotwie, ale nie pamiętam dokładnie. No i co, tak rozgrzeweczka, na razie sobie pojedźmy tak, no stres. Na czwóreczce. I uwaga, hamujemy mocno. Cyk. O, pięknie. Mogłem sobie oczywiście zakres tego hamulca ustawić, żeby było łatwiej. Ale nie chodzi o to, widzowie, żeby było łatwiej, prawda? Dlatego jeżdżę autem DCGP na Bikiernikach. Na G920. Na 2 tonometrach. Na zębatkach. I już właśnie się odsunąłem. No to co, przesuwamy się i jazda dalej, nie? O, światełka trzeba włączyć. No, właśnie. Co mi nikt nic nie mówi. Niewątpliwym plusem G920 jest to, że oczywiście jest to kierownica plug and play. Podłączacie i to po prostu działa, szczególnie na konsoli. Jeżeli podłączycie ją na konsolę, po prostu włączycie ją w ustawieniach tam, wiecie, danej gry, to nic nie trzeba ustawiać. Żadnego sterowania, nic. To po prostu działa. O, bardzo ładny zakręt przejechany, tutaj łagodnie. Dobra, tam trawa, kij z trawą. Zaliczone. To już nie zaliczone. Kurcze pieczone. Ustawienie gripu i tak dalej są tutaj postawione tak jak na zawodach DCGP. Także mam bardzo zbliżone warunki do tego, co było na zawodach. Dobra, dłużej, dawaj. Pięknie. Cyk. Ozona siadła. Tutaj redukcja, zwalniamy troszeczkę i ściana. Jak naciskam hamulec, to naciskam tylko największym palcem u nogi. Stopy. Dobra, jazda. O. Nie prostuj tego. Dobra, ładnie. O, ładnie.
Ajajaj. Na samej już przekładce, na samym końcu, słuchajcie, już nie wyszło. Ale jak widzicie, da się. Da się nawet jeździć tak mocnymi samochodami mającymi 800 koni mechanicznych, no i służących do startowania w normalnych zawodach, nie? Wiadomo, wy możecie mieć też w takich autach więcej wprawy na tej kierownicy, jeśli gracie więcej niż ja na tej kierownicy. Bo ja tej kierownicy to w rękach nie miałem przez lata. Dobra, jazda, jazda. Zębatki przeskakują, ale zbliża się Oskar do ściany. Proszę bardzo. Oskar bardzo ładnie przejechał. 89 punkta, nie na rzuty. Tymczasem, Borem Lasem, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. To nie jest ostatni materiał z G920, bo jeszcze troszeczkę będę miał. Także pojawi się coś też z innej platformy. Tyle wam podpowiem. No ale na dzisiaj się żegnam. Mam nadzieję, że udowodnię wam, że jak macie te lodzi ścieki, to jesteście w stanie fajnie driftować Assetto i nie wierzysz we mnie na streamach, jeśli będziemy te streamy robić. A pierwszy stream już w mojej urodziny, tak tylko wam powiem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, mam nadzieję, że ten film będzie miał więcej niż 1500 wyświetleń. Trzymajcie się.